Waszyngtonie robusty. Czas najwyższy je zabezpieczyć. Dzisiaj ma być u mnie w nocy minus 3, jutro minus 4, a to może być więcej lub ogólnie może nie być mrozu, zobaczymy, ale lepiej być przygotowanym. One są w gruncie od 2019 roku, posadzone jako naprawdę małe sadzonki. Buda ma być ze starych okien, no zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nie wiem czy aż tyle tych okien mam, jak coś to zabezpieczę resztę styropianem. Jak ja to robię? No, zaczynam ściskać najpierw liście, akurat już mam do tego trytytek, jadąc od środka. Czyli powiedzmy te 3-4 złapię jedną trytytką, potem do nich będę dociskał kolejne liście. Pomierzę jaka buda mi wyjdzie, jeżeli chodzi o wielkość zewnętrzną, jeżeli chodzi nawet o wysokość. Udało się, buda stoi. Już jest ciemna noc, zajęło mi tu prawie 5 godzin. Poszło tutaj 3, 6, 8, 10, 12, 16 okien. No nie miałem większych, musiałem to klepać z tego co miałem. Termowentylator już jest w środku. Czujnik temperatury. Sonoff TH16, fajne urządzenie pod Wi-Fi. Można sobie na bieżąco kontrolować temperaturę na telefonie. Temperatura ustawiona 0 na włączenie, 2 stopnie na wyłączenie. Jak co roku to jej wystarcza, ładnie zimuje. Więc pozostaje mi jeszcze jutro pookrywać dwie kordyliny, jeżeli chodzi o bardziej takie rośliny, które są mniej odporne. A trachy karpusy czy oliwka, jeszcze nawet o tym nie myślę, jak się będzie zbliżało minus 8, minus 10, to by to coś zacznie działać. Dobra, to by było na tyle. Dzięki i do następnego. Hej.